Cześć, tu Paweł i dzisiaj wyruszymy razem w podróż. Jeżeli nie byłeś ze mną na Najdalszym Wschodzie, to polecam nadrobić poprzednią naszą podróż, ponieważ w tej mogę się nieraz do niej odnieść. A co będzie tematem tego wyjazdu? Tym razem chcę, aby wszechświat zatoczył koło, ponieważ będę w pewnym miejscu, gdzie... No właśnie, musicie oglądać, żeby się dowiedzieć. Jest 11 lutego, godzina 19.15, w tej chwili jestem w Warszawie, a wylatywać będziemy z Katowic, dlatego trzeba już lecieć. A więc jesteśmy już w Częstochowie, robimy sobie małą przerwę przed Katowicami. Jest bardzo, bardzo zimno, więc fajnie będzie tam, gdzie będziemy, ponieważ będzie cieplej. Jeszcze wam nie powiedziałem, co to będzie za miejsce, ale w tytule nie ma miejsca, w które się wybieramy, więc dopiero co lecimy, dowiecie się, gdzie się właśnie bierzemy. Jesteśmy w Katowicach, czyli w miejscu, skąd będziemy wylatywać, tam gdzie się wybieramy. Niestety jest północ, więc za wielu atrakcji tutaj nie zobaczymy. Z każdą chwilą robi się coraz zimniej. I idziemy w kierunku czegoś, co już mnie od jakiegoś czasu intrygowało w Katowicach, ponieważ albo ja nigdy nie byłem w Katowicach, albo byłem bardzo, bardzo dawno temu i na pewno nie było wtedy tego. Ta dziwna konstrukcja za Smolkiem, więc miejmy to chociaż na wizji. Ogłaszam wszemi wobec, że jeżeli ten film skończy się w tym miejscu, to znaczy, że P42 zamarł w Katowicach o godzinie 12:30. Jest tak niemiłosiernie zimno, ale z drugiej strony to centrum konferencyjne, czy jakkolwiek by to się nazywało, bardzo mi się podoba. Także nic z mojej egzotycznej wyprawy, zamarzam. Niby Katowice, a prawie jak Chicago. Także 11 luty 2017 P42 zamyka kanał, bo zamarza w Katowicach, ale jest super, pamiętajcie, zapamiętajcie mnie z uśmiechem. A jeżeli po tym klipie będzie kolejny klip, nagranie oczywiście się urwało, spokojnie cały czas żyje. Termometr w samochodzie podaje nam błędne informacje, iż jest tu minus 7 stopni, odczuwalne minus 30, w takich temperaturach nawet czarna kawa bez cukru, a jak wiecie, ja piję tylko z cukrem, może uratować i może nagle posmakować. Może to ci na głowę nałożę, czy też? Godzina 3:25, zmarznięty, zmęczony, zniechęcony oraz rozgoryczony. Pijam sobie zieloną herbatę o smaku ananasa na katowickim lotnisku. Co zrobić? Zaczyna się ciężko, ale mam nadzieję, że będzie warto. Wątpię, ale mam nadzieję. Morze. Mam nadzieję, że będą warunki odpowiednie, żebym mógł wam w końcu powiedzieć, gdzie jestem i dlaczego jestem akurat w tym miejscu. Tak więc, jak wiecie, interesuję się fizyką. Astrofizyką też w dużej mierze, dlatego uznałem, że kiedyś przyjdzie ta pora, żeby wybrać się na Księżyc. Kiedy miałem rok, rodzice zabrali mnie w moją pierwszą podróż zagraniczną. I teraz po 18 latach wróciłem na Cypr. Już na samym początku napotkaliśmy pierwszą przeszkodę. Trzeba to zmienić. Tak więc, moi kochani, już ogarniamy mniej więcej, gdzie jesteśmy, co się dzieje, co chcemy robić. Jest, jak dla mnie, bardzo fajnie, no bo to w pewnym sensie odskocznia od tych tropikalnych klimatów w takich miejscach, jak jesteśmy teraz, czyli Cypr. Bo, no widzicie, ja teraz jestem leżę najbliżej i to nie jest może najlepszy pomysł, bo zaraz się przeziębię. Ale z drugiej strony pogoda jest taka bardzo wiosenna i fajnie jest, bo wszystko tu wokół mnie kwitnie, więc jest bardzo zielono i ładnie. Dobra, bierzemy wszystko. Ojej! Ojejku! Ja chcę tego pogłaskać, ojej!
To by było w sumie niezłe, kotek 42. A mamy małpkę, mamy kotka. Dobra, przyłóż łapkę. Takich pięknych okoliczności, ponieważ jak spojrzę tu, to widać może. Skończyłem właśnie czytać przygodę z owcą. Jutro dowiemy się, jakie wycieczki fakultatywne sobie dokupimy, czyli jak mniej więcej będzie wyglądała ta nasza wycieczka, poza oczywiście relaksem. Tak jak mówiłem na początku filmu, odwołałem się do najdalszego wschodu i właśnie widzicie, pamiętacie burzę w Tajlandii? To jest już chyba tradycja naszych wspólnych podróży. Bo oczywiście całe to 18 lat i wracanie do mojej pierwszej zagranicznej podróży to jest wszystko pic, bo tak naprawdę ja tu jestem wysłany, żeby łapać burzowe światło. A dlaczego? Bo aktualnie czytam Drogę Królów Brandona Sandersona. No i ci, co czytali, to wiedzą. Ci, co skończyli, pewnie wiedzą jeszcze więcej niż ja, bo ja jestem tak w jednej piątej. No i stąd macie te, mam nadzieję, że fajnie to wyszło, ujęcia arcyburzy na Cyprze. Wybieramy się do centralnej części miejscowości, w której się znajdujemy, czyli Ayia Napa. Mam nadzieję, że ten wszędobylski wiatr nie psuje mi jakości wszystkiego, chociaż pewnie tak jest. No ale cóż, albo będą szumiące vlogi, albo nie będzie żadnych vlogów. Więc jeżeli mam tak wybierać, to chyba wolę, żeby szumiało. Ogród w jednym z mijanych przez nas hoteli, a w nim drzewko, na którym rosną granaty. Chyba wam kiedyś o tym mówiłem, ale to jedne z moich ulubionych owoców. I tak jak na najdalszym wschodzie, nie mogło zabraknąć kawy z puszki. Ja chyba nie mogę się zdecydować, czy jesteśmy na Cyprze, czy jesteśmy w Los Angeles, czy może w Meksyku. Jak się dowiem, to na pewno dam znać. Czuję się jak w Tajlandii, a dlaczego jak w Tajlandii? Nawiązuję tu oczywiście do najdalszego wschodu. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego ostatnio pod takim znakiem, tylko że tam było napisane 7-Eleven tańczy, to odsyłam do najdalszego wschodu. Licząc po kolei, mamy czwarty dzień wyprawy, trzeci dzień na Cyprze, drugi pełny dzień na Cyprze. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę na północ wyspy, czyli na tą część turecką. Mieszkało tutaj około 40 tysięcy osób w Arosji. Niektóre domy nadają się tylko po to, żeby je wyburzyć, tak, do rozbiórki. No i widzicie, zupełnie dzika roślinność. Także zabroniono w 1974 roku, a zabroniono wejścia do tego miasta. Praktycznie wszystko ze świata, a teraz jeszcze Francja, ponieważ mamy tutaj kościół świętego Mikołaja przerobiony na meczet, ale tylko od środka, bo z zewnątrz wygląda no jak Notre Dame. Okej, więc właśnie wyszliśmy z tej cukierni, gdzie przed chwilą dla was nagrywałem. Pewnie jest strasznie głośno, ale muszę to nagrać w tej chwili, dopóki nie zjem tych bardzo dobrych lodów. W kawiarni za mną kupiliśmy te lody, które są zrobione z koziego mleka, z dodatkiem żywicy oraz korzenia orchidei. I są to takie specjalne lody, inaczej smakują, są ciągnące, więc musicie kiedyś spróbować, jeżeli będziecie w Turcji lub Cyprze Północnym. A w tle pewnie zamiast mnie słyszeliście Muezina, który wzywał na modlitwę do tej świątyni, w której byliśmy przed chwilą. Nie wiem, czy graliście w taką grę. Są nawet książki autorstwa Brandona Sandersona. Przerywniki pomiędzy pierwszą a drugą częścią gry. Nawet robiłem materiał a propos tej książki u siebie na kanale, więc no ten klasztor mi się z tym tak skojarzył.
Jesteśmy w historycznym grobowcu Barnaby. Jedziemy autobusem do nadmorskich jazd. Jesteśmy na punkcie widokowym, czyli na takim wzgórzu na półwyspie Capo Greco i powiem wam, że mimo, że to nie jest oczywiście najwyższy punkt na wyspie, ciekawa sprawa a propos najwyższego punktu na wyspie, czyli góry, która nazywa się Olimp, ponieważ okazuje się, że nie jest tylko jeden Olimp, ten w Olimpii, w Grecji kontynentalnej, ale również na Cyprze jest góra o tej samej nazwie. Czyżby Olimpy były dwa, a nie, nawet trzy, ten w Olimpii, ten tutaj, no i ten, który odnosi się nad Nowym Jorkiem, tak? Na najdalszym wschodzie byłem w żółtej pustce, ale tam po prostu padało, a tu wieje. Tak długo już chodzimy, że rozpoczęła się złota godzina. Z jednej strony fajnie, bo pewnie wyjdą jakieś niezłe zdjęcia, ale z drugiej strony... Ja chyba miałem tu przyjechać odpocząć przed maturą, tak? Jeżeli ten film wyjazdu skończy się w tym miejscu, to znaczy, że utkwiliśmy przy Zatoce Konos. Znajdujemy się tutaj do obecnej chwili, ponieważ nie przyjechał nasz autobus. Proszę wysyłać książki na ten adres. Jeżeli oglądacie ten film po moim snapowym Q&A, to na pewno już wiecie, że uwielbiam zachody słońca i to, co dzieje się w trakcie złotej godziny. Po całym dniu chodzenia i napawania się przyrodą pozostaje mi tylko zmęczenie i gwizdanie piosenek z La La Landu. Okej, krótka aktualizacja dotycząca wszystkiego, ponieważ na Cyprze czas płynie chyba trochę inaczej i między tymi nagraniami z różnych miejsc, gdzie jesteśmy, praktycznie nic wam się nie wypowiadam, dlatego teraz szybko wam powiem, co się działo. Pierwsza rzecz, wczoraj wrzuciłem unboxing Odkrywajmy Nowe Horyzonty, który wam się podoba, chociaż jeszcze go nie wszyscy obejrzeli. Aktualizacja pod kątem czytelniczym, a więc skończyłem przygodę z owcą. Następna rzecz, czytam Pana Lodowego Ogrodu, tom drugi. No i moje bieżące aktualizacje również na Goodreads, a jeżeli udało mi się skończyć, to na pewno o tym wspominam w którymś podsumowaniu. Kolejna rzecz, którą mam tu przy sobie, ale za nią się niestety pewnie nie zabiorę, mam Myszy i Ludzi. Jakby jakimś cudem udało mi się skończyć Pana Lodowego Ogrodu lub Winę. No i to tak naprawdę tyle, więc czytelniczo jest całkiem dobrze, mimo że większość czasu spędzamy jednak na dworze, tak jak w tej chwili, więc jak tu czytać? Pewnie aparat tego nie uchwyci, a nawet jak uchwyci, to mi nie uwierzycie, że woda za mną jest w takim odcieniu niebieskiego, jak powinno być na filmie. Ale zaraz pokażę wam coś jeszcze lepszego. Gdyby nie temperatura, to już pewnie bym tutaj nurkował. Pewnie za dobrze tego nie widać, dlatego macie tu przebitki, przybliżenia na to, co właśnie obserwujemy, ponieważ w tej chwili jesteśmy na takiej mini wyspie, która w zależności od tego, czy jest przypływ, czy odpływ, jest połączona z lądem, z miejscowością Ayia Napa. Wczoraj Lorki wydały nowy singiel i albo ja je tak lubię, chociaż to jedna sprawa, albo tak bardzo atmosfera tego miejsca, to, że jesteśmy w sezonie zimowym na Cyprze, tak łączy mi się z atmosferą piosenki Kiton, że no musicie jej posłuchać, żeby w pełni
poczuć to, co czuję ja w tej chwili. Więc wy po obejrzeniu tego vloga wchodźcie koniecznie na ich kanał i wspierajcie je tak, jak możecie. Udostępniajcie ich piosenkę. A ja pozdrawiam was, dziewczyny, i bardzo się cieszę, że mogłem poznać was osobiście. Biegnę w stronę zachodzącego słońca, ponieważ musimy w przedostatni dzień naszego pobytu na Cyprze upolować zachód, bo właśnie nadszedł czas zachodu słońca. Powinienem powiedzieć coś romantycznego i lirycznego na tle tego pięknego zachodu słońca, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że są tu świetne warunki do zdjęć filmów i bardzo mi się to podoba. Spójrzcie tylko, po czym ja tu chodzę co chwilę, ryzykując utopienie butów i siebie, ale warto jest chyba. Także widzieliście razem ze mną zachód słońca i tak pewnie zakończy się ten dzisiejszy dzień. Chyba że coś jeszcze nam przyjdzie do głowy w stylu robienia zdjęć gwiazd, albo jakby znowu była burza topiorunów. No, na pewno oglądając tego vloga do końca się dowiecie. Mam nadzieję, że pamiętacie to miejsce z wcześniejszej części vloga. No i sprawdza się to, co ja zawsze mówię, że po zachodzie słońca wcale nie kończy się dobry czas na zdjęcia, ponieważ dzieją się takie świetne rzeczy jak to. Tylko spójrzcie, jak pięknie nam się tu dzisiaj komponuje niebo. Właśnie mi przyszło do głowy, czy nie wybrać się dzisiaj wieczorem na zdjęcia gwiazd albo filmy gwiazd, ponieważ wpadłem na coś takiego, jeżeli wyjdzie, to będzie super, a jeżeli nie wyjdzie, to trochę przemarznę. I właśnie zorientowałem się, że moja najcieplejsza kurtka, moja kurtka zimowa, została w Katowicach, w samochodzie, na parkingu przy lotnisku. I trochę mi z tego powodu smutno, ale mam nadzieję, że jednak się wybierzemy. A więc w tej chwili skończyliśmy naszą zabawę z astrografią i powiem wam, że jeżeli coś nam wyszło, to na pewno tutaj gdzieś widzicie efekty. A teraz zmarznięci także widzicie, ja jestem teraz w rękawiczkach z Polski. Co z tego, że pojechałem na Cypr się wygrzać? Nie wyszło. Nie wiem, czy pamiętacie tego oto kochanego kotka ze zdjęcia Doriana Greya oraz w ogóle z tego vloga. Uważaj, bo spadniesz. Wspólnie nazwaliśmy go Kelsierek. Od Kelsiera, czyli najlepszego bohatera w literaturze fantastycznej. Z książki, nie idź, bo spadniesz, z książki Z mgły zrodzony Brandona Sandersona, czyli książki, od której rozpocząłem moją działalność na BookTube. Więc to jest nasz Kelsierek, z którym niestety pojutrze się musimy pożegnać. I on strasznie będzie tęsknił. Będziesz tęsknił. Gdybyśmy go wzięli... A więc witam was ostatniego dnia i chyba dopiero teraz możemy wszyscy zrozumieć, dlaczego Cypr został tą wyspą wszechświata.
Teraz stoję w słońcu. Jest mi bardzo cieplutko, ale jednocześnie czuję na rękach delikatne odmrożenia po zeszłej nocy, kiedy to łapałem gwiazdy. Chodzi o to całe pomieszanie, chodzi o te wszystkie nawiązania, o których wam mówiłem, wszystkie miejsca, z którymi kojarzyły mi się miejsca, w których ja byłem. I chyba to jest taki morał z tego filmu, że Cypr okazał się po 18 latach wyspą wszystkiego, co dotąd doświadczyłem w pewnym zminiaturyzowanym sensie. No i było to ciekawe przypomnienie, chociaż tak naprawdę odkrycie na nowo miejsca, gdzie po raz pierwszy wyruszyłem za granicę. Dzisiaj woda jest o wiele bardziej płytka i o wiele lepiej widać ten cypel, który łączy tą małą wysepkę, na której jesteśmy, z całym Cyprem. Nareszcie temperatura, która mi pasuje. Idealnie. Teraz nagroda dla wszystkich tych, którzy oglądali do końca i prawdziwy powód, dla którego wspominam cały czas o tych 18 latach różnicy, o tym, że 18 lat temu byłem po raz pierwszy. Dzisiaj wieczorem znów będę łapał gwiazdy, ponieważ chcę w trakcie tego łapania, a trwa to... Wczoraj siedzieliśmy pół godziny, dzisiaj ja będę siedział godzinę. Chcę w trakcie tego łapania gwiazd zrobić coś dla was, a mianowicie live. Jeżeli ktoś był i ten live się udał, no to pozdrawiam. Także ja wracam na kolację, a wieczorem będziemy łapać gwiazdy. Patrzcie, ile kotów mnie oblazł. Idą ze mną fotografować gwiazdy. Chodźcie. Chodźcie, koty. Pójdą za mną? Pójdą za mną? Chodźcie. Dobra, więc uzbrojony we wszystko, co mnie ochroni przed dziwnem, idę na górę z drogowskazem, żeby po raz ostatni połapać kilka gwiazd, będąc jeszcze na Cyprze. Planuję dzisiaj posiedzieć tutaj. Oj, prawie się zabiłem, ale byłoby na vlogu fajnie. Dzisiaj postanowiłem posiedzieć tam godzinę. Na początku dokończę książkę, którą wziąłem ze sobą, tak, proszę się nie śmiać. A później, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a wy już wiecie, jeżeli to oglądacie, czy poszło dobrze, czy niedobrze, zrobię dla was live'a pewnie półgodzinnego na Facebooku. Trzymajcie kciuki, bo gwiazd jest naprawdę dużo. Okej, moi drodzy, już wracam z góry drogowskazu i powiem wam, że to, co udało mi się nagrać, to jest po prostu bajka. Jestem tak zadowolony, że siedziałem tą godzinę. Inna rzecz, która mnie bardzo cieszy, to, że zrobiłem live'a, na którym wy się pojawiliście. I dlatego mam właśnie taką zadyszkę w tej chwili, ponieważ przez pół godziny z wami rozmawiałem. I to już w sumie tyle z tej części pobytowej na wyspie. Ja się już zbieram do pokoju, jutro odlot. No i chyba na dziś już się z wami żegnam. Więc jak już tu widzicie... Widzisz się, kelsjerek? Pożegnałem się już z kelsjerkiem, ponieważ dzisiaj już wracamy do Polski. Zaraz przyjedzie po nas autokar, który zabierze nas na lotnisko. No i w sumie to będzie tyle z tej części cypryjskiej. Pewnie w domu wam coś jeszcze powiem takiego podsumowującego, ale po prostu chciałem, żebyście wy też na koniec popatrzyli sobie na kelsjerka, pożegnali się z nim, bo on będzie na pewno za mną i za wami bardzo tęsknił, tak jak my będziemy tęsknić za nim. Powiedzcie mu cześć. I idziemy. Zbieramy się z Kociej Wyspy.
trochę zimniej. Wysiedliśmy już z samolotu, przyjechaliśmy do samochodu, to jest bez sensu. Wysiedliśmy już z samolotu, odebraliśmy samochód i kierujemy się w stronę Warszawy. Tak więc jak widzicie, wróciłem. Co ciekawe, jednocześnie czuję odmrożenia oraz poparzenia słoneczne. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Ja wracam do codzienności, a Wyspa Wszechświata staje się już tylko wspomnieniem.